Cześć, witajcie, z tej strony Judo i witam was w kolejnym odcinku FIFA World. To jest drugi odcinek, z tego co pamiętam. Przepraszam, że było nie było żadnych filmów. Staram się teraz to robić, gdyż miałem problem z programem do nagrywania. Ale tak jak już mówiłem, to wcześniej zacząłem sobie składać was skład, który już nawet wbiłem levela, trochę hajsu już wydałem, jeszcze trochę mi zostało. Skupiłem na całej linii obrony i pomocy, na razie. Ale to za mało, żeby jeszcze grać, bo chcę być cały i wtedy zacząć grać, a wtedy pokażę TV. Ale teraz przejdziemy sobie do prawdziwego meczu i sobie zagramy. Mówię tutaj sobie dodać. O, tutaj właśnie widzicie, problem z programem do nagrywania, z tego podżyłem, widzicie, Windows, ITP, plus, no, zwycięstwa, poraż, remisy. Widzicie, mam niby 6-3-6, a wtedy chyba miałem 2 0. Jakoś tak. Po prostu i klatkowało, i TP, i no i jednak pomyślałem, że zmienię ten program. Myślę, że teraz powinien być lepiej. Dzisiaj wyjątkowo zagramy sobie Bayernem Monachium. Nawet tych nagrania raz Bayern, raz Schalke, może czasu Barcelonu sobie zagram. Tak wiecie, na pełnym wyjebaniu. Ale już widzę, że muszę ten skład trochę zmienić. Gdyż naprawdę bardzo mi się to już nie spodobało na samym wejściu. Tą drogą szkoda mi, że Toni Kroos odszedł do Realu Madryt, moim zdaniem nie jest aż tak cienki, żeby tam grać. Nie no, ale nie wiem, jak innych moje zdanie jest takie, że oni go zmarnują, bo pochwała się w 4 latach za naprawdę fajną piłę, a oni już pokazali co powiedziałem tym z piłkarzem w przypadku Ricardo Kaki. To mnie popiera, nie zostawi lajka. No i tak patrząc troszkę trzeźwym okiem. Źle, dobra, o tak, o. To chyba zaczniemy grać. Weźmy sobie dalej. No i wyszukamy przeciwnika. Ciekawe, kogo mi dzisiaj znajdzie. Obstawiam albo Bayern Monachium tak samo. Właściwie raz tak miałem, że też był Bayern. Swoją drogą wygrałem. No nie wiem, jakieś United może. No teraz każdy się rzuca na Real, albo tych, wiadomo, dla Decima, Święty Puchar, teraz każdy jest fanem Realu. Sorry, że tak nic nie mówię, ale też ja już tu się ładuję i po prostu wiecie. Mogę wyjść z podziwu, jak to się długo ładuje. No, czyli z kim gramy? Kurwa, mać, wiedziałem, Real Madrid. Ja pierdolę. Ale kurwa, zdjęcie. O chuj. Ifis. Dziwnie to. No dobra, chuj, gramy. Uważaj to, bo chcę grać. Już, dawać. Muszę wygrać teraz ten ciasny. Ale nie przydałoby się wygrać awansowalibyśmy ligę wyżej. Ekspa. Na razie czekamy. O, już ładuję. Bez jaj. Bez jaj. Utracie położenie. Ja pierdolę. Kurwa macie. No co tu chodzi? Nie wiem, czy to jest się. Kurwa macie. Nie wiem, o co z tym chodziło, naprawdę.
Ale szybko widzimy. Jeszcze raz gramy. Ale kurwa, tam jest pod pajerem. Ja pierdolę, jeszcze raz będę się to robić. To szybko kurwa dalej jedziemy. Szybko to skład. Przepraszam was, ale zrobię to jeszcze raz. Oj, sorry, sorry, że nie zjmuję, ale znowu, ale staram się jak najszybciej to zrobić, żeby po prostu i waszego, i mojego czasu nie marnować, bo wiem, że no nikt nie lubi tak, jak się martwi jego czas, każdy woli, kiedy coś przebiega szybko, sprawnie. O, już, o, to jest krótko zmienienie na temat, tak? Pewnie w przypadku wielu osób jest tak samo. Po prostu. Jeszcze pan Wojtana zmienimy. Sherdana Shakiriego, a Sherdan Shakiri? Kurwa, gdzie on jest? Tutaj. Wejdziemy. No i dobra, i szybko dalej. Bo czas leci nieubłaganie, a my kurwa ani jednego meczu nie zagraliśmy. Ciekawe teraz kogo mina. Nie, jestem ciekawy. To mnie jak większość dwa. O, dzisiaj nie. O, miałem wam tak mówić, nie wiem, czy was interesuje. Ale tutaj nie, tylko dzisiaj ze mną. O, ja pierdolę. Nie tylko ja dzisiaj sam jestem, ale też mi pieso. Budził mnie. Piesełek malutki. Malutki, weź sobie taki cudzysł, bo jest chyba taki potężny, łooo, piotr. No dobrze. Teraz ktoś pójdzie i zagramy. Szybko, człowieku, czemu to? Jezu, jest naprawdę ktoś, kto ogląda te całe wejścia. Dobra, przebiegam szybko. My jesteśmy na czerwono. No i zaczynamy. Dobry przechwyt do niego crossa. Teraz szybko spróbujemy dać jakąś prostopadną piłkę. Kurwa, nie wyszło. Teraz trzeba wrócić. Ale znowu odwrót do niego crossa. Teraz dobra, prostopadła piłka. Tamte wiadomo, że będzie wolniejszy. On ma chyba. No już bramka. Widzicie? Trochę pograłem. Jak obiecałem, że będzie dobrze, tak jest dobrze. Widzicie? Widzicie? Jak obiecuję, tak się dzieje. Ha. Szło pewnie głupio tam. Gra wstrzymana. O co chodzi? Czyżby przeciwnik już miał dość? No no. Czyli nazwy mają być przeciwdziałane. Ja pierdolę. Chciałbym, żeby znowu. Jeszcze to znowu czekać stale ten skład, to nie chcę mi się zbytnio. Mam też się pewnie co do oglądania, mi się nie chce ciąć tego filmiku. O dobra, na cały czas szczęście wrócił, jedziemy. Ale muli. Co ten kościół tam zrobił? Chyba jakoś internet sobie chciał spłonić, że mnie zmusi do wyjścia z gry, ale nie, ja się nie dam. Ja nagram ten odcinek dla was go nagram, rozumiecie?
lecimy z kontra. Szybkim kontratakiem, to nie będzie, ale. O, właśnie, czegoś takiego, czekam takiego przerzutu. Wtedy zrobił tak samo i. Gdyby pod bułkiem. Kurde, a to mogę Millerowi padać, szkoda. Dobra. Spróbuję mocną piłkę dać w pole karne. To było dobre, gdyby tylko. No, jak był jakiś cień, a sama, że nie, to to nie wpadło. Ale ja, ale błąd, Ribery! Ja! Poprzeczka! Fuck! Moglibyśmy już praktycznie, no nie rozstrzygnąć, ale na pewno mecz ustawić na swoją korzyść już w 23 minucie spotkania. Patrzcie, i koleś perfidnie leci na wrzutę. No, nie ma do czynienia z frajerem. Alaba, tu się zbiera. Ojej! I gol. Ja, fuck. Szkoda. Szkoda mi tego prowadzenia. No, ale może jakiś teraz. No, widzicie, tak się szczególnie wykorzystała sytuacja. Walnę w poprzeczkę, z tego poszła akcja. Bram. Drugi raz na wizji, a pierwszy raz strzeliłem. Trochę kijowo. Kurde, chciałem taką lagę trochę zagrać. Myślałem, że on może obronić, trochę dalej wyszli. Ale niestety zawiodłem się. Powiem taki trochę podejść wszystkimi zawodnikami, jak tak będę mógł się przeżyć, bo tak nie odchodzili. Szczerze, ogólnie wolę grać trochę wyższym pressingiem, bo no jednak wtedy szybko odbieram piłkę i lepiej mi się ta gra takim dość agresywnym futbolem. Taki frajer gra. Aj, ale zgubiliśmy tę piłkę. O, i dziwne to takie było, no ale dobra, dobrze dla nas. No nie, to jednak przerwa, dobra. Tutaj powtórka chyba bramki. Tak, bramki. No to my chyba jeszcze żadnych zmian nie będziemy robić. No spróbujmy zagrać coś. Jeszcze ten składam co. Ogólnie tu ich nie bardzo zmęczyłem z tego co widzę. Tak samo ja trochę więcej biegałem za piłką niż on, bo. Potem on jakoś taki inicjatywę, że trochę przejął po tym jak to on. No spróbujemy taką ekonomiczną trochę piłkę zagrać. Kurde, spróbuję ma i straciłem, tylko to powiedziałem, że straciłem piłkę. A dobrze, że szybko odzyskaliśmy. Kurde, gdzie by tutaj zagrać? Nie tak. Chciałem, wiecie, go tak tam prostopadłym podaniem wypuścić ładnie na skrzydło. Tak tam poszedł, może ktoś by szedł do środka i do środka tylko takim mocnym podaniem. Czyli no kurwa mać. Przepraszam za przekleństwo, ale troszkę się zdenerwowałem. Ale patrzcie jakie podanie od Millera Schweinsteiger. Kurwa fuck. Znowu taka okazja, ja pierdolę. Dziwne są te jego zagrania, ja wam tak powiem szczerze. Dziwne jakieś takie. Nie wiadomo co on robi. Czy on chce podać, czy co, nie wiem, szczerze. O kurde, ale tam tam trzeba szybko wracać. Aj, ale Dante tylko nie Robena w końcu. Ojej, ale go wyciąłem, coś tak czuję, że czerwoną kartkę dostałem. A w zamierzu. No, żółta, nie spodziewałem się inaczej. Nie spodziewałem się nawet czerwony.
tam skoczył tą kanciastą głową, mogło być groźnie. Tam słyszałem jakiś szybki atak, ale tutaj poszedł na raz. Widzę, ale go wyprzedziłem. O, nigga dame. Nigga dame. No, jak kurde, no ale... Ja, fuck! Taki kontratek. Przepraszam bardzo, że to spieprzyłem. Ja! Jest! 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 Kofajerio! Przepraszam bardzo to, że jesteś mi tak wyprzedł. Dobra, gramy! Dalej! Nigga dame! Kurde, teraz tak to utrzymać. Wiem, że się dzierzę, pojebane, ale fajnie jest, ale patrzcie, coś tak czuję, że on zrobił coś go, no ja pierdolę, wiedziałem, to jest lamus. Powiem wam, że nie lubię grać z takimi ludźmi, co tylko walą dośrodkowanie, za dośrodkowaniem i tak lamią w tą grę. To jest lamienie tak naprawdę, no nie oszukujmy się. Kurde, dobrze my dzisiaj zrobić zmianę? Tam coś przycina się. Trochę. No ale nie zdążymy, no już widzę, mam 7 sekund, nic nie musiałem, nie wiem dlaczego. Co się stało? Nie wiem, nie rozumiem co się dzieje, mam powiem szczerze. Mogę tylko ani cofnąć, ani nic. Już drugie 30 sekund upływa. Nie rozumiem. To i kolejne. Nie wiem, może te moje 3 przerwy wykorzysta, ale ja nie rozumiem co się dzieje. No ale nic, no bo czekamy, co nie? Ja na pewno się nie rozłączę. Czy coś. Wiadomo. Ja nie chcę tego rezultatu stracić. Co jest cholera jak to? Fuck. Nie rozumiem o szczerze o co chodzi. Nie, to przepraszam, ale... Nie rozumiem wam szczerze o... Nie rozumiem wam szczerze o co chodzi. Ale żeby powiedzieć, tak mi się w tym imieniu nie rozumiem. Kaman. Naprawdę. Tutaj zatrzymał się ten czas, co ja mam teraz zrobić? Ja na pewno nie wyjdę z tej gry. No dobra, trudno, bo trzeba parę minut na nagraniu. W sensie będę z wami w takim razie żegnam, bo nie ma tutaj zbytnie wielkiej osoby, żebyście na to patrzyli. Z pasem meczu i tak zobaczycie, jak to się skoczyło. Więc ja już będę się z wami żegnał. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie lajka, komentarz i jakby ktoś mógł, to najpierw subskrypcję. I bardzo by było, to dopiero drugi odcinek. Chciałem nagrać więcej, ja mówię, miałem program o nagrywania. Tak czy inaczej. Wielki dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was. Elus.